Cześć, witam Was serdecznie w serii Zrób to sam. Dzisiaj na przykładzie Mitsubishi Lancera pokażę Wam, jak wymienić zderzak w samochodzie. I w ogóle poruszymy kwestię, co zrobić, gdy na przykład uszkodzi nam się zderzak, tak jak w tym wypadku. Mamy tutaj pęknięcie i tutaj odszedł nam troszeczkę lakier. I co możemy w takim wypadku zrobić? Wiadomo, kupno nowego zderzaka z ASO jest nieopłacalne, ponieważ wyniesie dosyć dużo pieniędzy. Natomiast mamy jeszcze inne opcje. Możemy na przykład pospawać ten zderzak. To będzie nas kosztować około 50 do 100 zł, plus potem go powtórnie pomalować za około 300-400, czyli tak naprawdę do 500 zł możemy naprawić ten zderzak, ponieważ on nie jest mocno uszkodzony, da się to pospawać. Drugą opcją jest kupno używanego zderzaka i pomalować go. Tylko moim zdaniem to jest dużo droższe rozwiązanie, ponieważ i tak używane zderzaki do malowania kosztują około 200 zł, 300, plus pomalowanie jego to już się nam robi 600-700. Dlatego w takim wypadku lepiej moim zdaniem byłoby pospawać ten zderzak za te 50-100 zł i go pomalować, bo wyjdzie nas taniej. Ale mamy jeszcze trzecią opcję, moim zdaniem najrozsądniejszą. Tylko to wymaga od nas troszeczkę cierpliwości. Możemy poszukać używany zderzak w kolorze nadwozia. Taki, który się nadaje do zamontowania. I my właśnie znaleźliśmy taki zderzak. Taki zderzak kosztuje średnio 300-500 zł maksymalnie. Co prawda on ma kilka rysek, jak się przyjrzycie, ale to są tak małe ryski, że my to wypolerujemy i myślę, że nie będzie po tym śladu. I jeszcze jedna dodatkowa rzecz. Jak możecie zauważyć, zobaczcie. Tutaj na tym zderzaku mamy otwory do czujników parkowania, a na tym samochodzie nie mamy tych czujników parkowania. Więc to nie jest żaden problem, ponieważ możemy te czujniki sobie domontować. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak montować te czujniki parkowania, zapraszam Was serdecznie do mojego filmu z montażu czujników parkowania, który macie link poniżej. Ja teraz przystąpię do montażu tego zderzaka. A więc od czego zaczynamy przy montażu nowego zderzaka? Przede wszystkim, jeżeli mamy już drugi zderzak, to jest bardzo duże ułatwienie dla nas, ponieważ na tym nowym zderzaku możemy się posiłkować i zobaczyć, jak on jest mocowany do samochodu. Jak widzicie, mamy na przykład tutaj otwory do montażu zderzaka. Tu mamy następny przy nadkolach i tutaj pod spodem. Więc tak naprawdę teraz ja wiem, w których miejscach, w których punktach ten zderzak jest mocowany. Dzięki temu dużo łatwiej mi będzie odnaleźć właśnie te śrubki, które wszystkie go trzymają, wszystkie uchwyty, i go zdemontować. Więc ja teraz biorę się za szukanie tych wszystkich w tych miejscach otworów, wszystkich tych śrubek. Pierwsze mamy już tutaj na widoku, więc ja teraz biorę to, odkręcam i zaraz będę wracał do Was i pokazywał, co dalej. No i 10 minut i mamy zderzak praktycznie już całkowicie odkręcony, to znaczy jest odkręcony, plus trzymał się na takich tutaj zaczepach. A śrub tylko mieliśmy tak naprawdę 4 tutaj. Reszta to były zaczepy. Teraz nie pozostaje nic innego, tylko rwać ten zderzak. Musimy to robić dosyć ostrożnie, żeby tutaj niczego nie połamać, ale jak widzicie, wychodzi to nawet dosyć fajnie. Tu jest taki odbojnik, który troszkę przeszkadza. Teoretycznie mógłbym go odkręcić, byłoby łatwiej, no ale po co? Lepiej sobie utrudniać, nie? Ale da się bez tego. Okej. Tu już. Teraz tu to samo. Zaczynamy od tąd rwać w tą stronę. I dopiero wtedy go, o, tak, i go wysuwamy. Ok. No więc ściągamy go dalej. Trzeba jeszcze pamiętać przy ściąganiu, że często przy zderzakach mamy różne oświetlenia. Albo tablicy na przykład rejestracyjne, albo tak jak w tym przypadku światła przeciwmgłowego, przeciwmgielnego. Dlatego musimy sobie to najpierw rozpiąć, żeby sobie po prostu tego nie zniszczyć. Ok. Rozpięte i zderzak mamy zdemontowany. 15 minut pracy i zderzak jest zdemontowany, więc naprawdę jest to bardzo łatwa czynność i myślę, że każdy sobie z nią poradzi. Teraz jeszcze muszę oczywiście przezbroić zderzaki, czyli muszę przełożyć te wszystkie tutaj odblaski i oświetlenia i przełożyć je do tego, które będziemy zakładać.
Przed demontażem tutaj tych odblasków, co Wam pokazałem, warto jest sobie, jeżeli mamy tak zardzewiałe śruby, warto jest popsikać to jakimś środkiem penetrującym, tak samo tutaj, i dać jakieś chociaż 15 minut temu środkowi, żeby on zaczął działać, ponieważ w innym wypadku możemy sobie zrobić duży problem i możemy na przykład obrobić sobie tutaj tą główkę i możemy nie mieć możliwości za bardzo odkręcenia tego. Dlatego warto jest psiknąć to i zostawić chociaż na 15 minut. Przed przystąpieniem do montowania nowego zderzaka fajnie jest, jeżeli mamy tutaj tą belkę zderzeniową, co pochłania energię przy wypadku, warto jest ją oczyścić i to chociaż troszeczkę pomalować jakimkolwiek podkładem, jakimkolwiek lakierem, żeby ona nam dalej po prostu nie rdzewiała. Mamy ją na wierzchu, to warto ją chociaż w taki sposób pomalować, zawsze to już jest troszkę lepiej zabezpieczone. Czujniki zostały przyzbrojone, są zamontowane wstępnie. Teraz jeszcze zderzaka nie będę dokręcał, ponieważ muszę przeprowadzić te kable, co tutaj widzicie, do środka, mniej więcej do centralki, która będzie gdzieś tam schowana. Jak to dokładnie zrobić? Macie filmik, tak jak powiedziałem wcześniej, na moim kanale, więc serdecznie Was tam odsyłam. A ja Wam tylko pokażę, że w Lancerze akurat ja sobie tak wymyśliłem, że przeprowadzę kable tym otworem i one wyjdą nam potem tędy i tędy przepuszczę gdzieś tam pod spodem w tamtą stronę do centralki. Czujniki, jak pokazałem Wam przed chwilą, zostały już uzbrojone. Przeprowadziłem teraz przewody od tych czujników tutaj, tym otworem. Idą one tutaj. Czujniki sobie oznaczyłem od A do D. I dalej będę je puszczał gdzieś tam, co Wam pokazałem. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zamontować ten zderzak. Robimy to ostrożnie, aby niczego nie pourywać. Tu musimy tą krawędzią zahaczyć o tą krawędź. Czyli musimy dopchać to. O, i to musi nam wejść tutaj ładnie, w tą część. I to samo robimy z drugą stroną. Okej. Tak. Tu już nam doskoczyło. Naciągamy tutaj. Okej. I zderzak już praktycznie nam wszedł tutaj ładnie. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak go skręcić. A więc jak widzieliście, zderzak został zamontowany. Teraz będę jeszcze wykańczał czujniki cofania, bo nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj były oryginalne otwory na oryginalne czujniki parkowania. I niestety te czujniki, które kupiliśmy, są mniejsze. Dlatego musieliśmy jakoś wykończyć, tak jakby wypełnić ten otwór, aby po prostu tam się nam woda nie dostawała, bo wystarczyłaby jedna zima, jeden mróz i podejrzewam, że gdyby ta woda tam zamarzła, mogłaby uszkodzić te sensory. Ja sobie wymyśliłem, że użyję po prostu zwykłego silikonu.
Wiem, że to może nie jest najlepsze rozwiązanie, ale na pewno uszczelni to i na pewno też ochroni właśnie te czujniki parkowania. Więc ja teraz jeszcze na równo tutaj, zobaczcie, na równo tutaj wezmę i to uszczelnię, a potem całe sensory i tutaj tą powierzchnię silikonową pomaluję. Nie wiem, nigdy nie malowałem szczerze silikonu, więc nie wiem, jak to się zachowa. Więc zrobimy przy okazji taki test. Myślę, że to nie będzie tak bardzo źle wyglądało, już na pewno lepiej niż tak jak to wygląda teraz. Kolejną rzeczą jest to, że jak widzieliście, ten zderzak nie jest co prawda pęknięty czy coś, ale ma tutaj, widzicie, takie rysy. Tutaj mamy taką jedną głębszą rysę, zobaczcie. Tu mamy taką głębszą rysę, tu mamy jakieś rysy, odszedł lakier. Dlatego kupiliśmy lakier na zaprawki, zaraz Wam go pokażę. Nie musicie wcale dorabiać lakieru u lakiernika. Zawsze macie kod lakieru przeważnie w bagażniku na nalepce, a jak nie, no to możecie na internecie znaleźć, posiłkować się. Tutaj do Mitsubishi jest to A31, kolor srebrny. Takie opakowanie kosztuje około 12-15 zł. I na pewno one nam pomoże pomalować te czujniki i tą rysę. A następnie przepolerujemy cały zderzak. No i zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. Więc biorę się teraz za malowanie. Potem będę polerował ten zderzak, oczywiście K2 Turbo i zobaczymy, jaki jest efekt finalny. A teraz jeszcze zobaczcie sobie cały zderzak, jak wygląda teraz przed polerowaniem. Zaczynając od prawej strony, widzicie, tutaj mamy taki zadzior w tym miejscu. Tu mamy gdzieniegdzie jakieś ryski, tu jest jakieś lekkie przetarcie. Czujniki wyglądają teraz tak. Zostały pierwszy raz zasilikonowane i będą jeszcze drugi raz teraz silikonowane, ponieważ na jeden raz się tego nie dało zrobić. Widzicie, mamy tu różne przetarcia, no i tutaj taką grubą rysę. I przy okazji też, że robimy zaprawki, pomalujemy tutaj klapę bagażnika. To tyle, teraz zaczynam wypełniać najpierw te ubytki tutaj, a w zasadzie nie ubytki, a tutaj tą przestrzeń między czujnikiem a zderzakiem. Jak widzicie, wypełniam tutaj całą tą przestrzeń. Teraz, ponieważ już to jest wykończenie tak naprawdę, bo pierwszą warstwę dałem i nie zwracałem na to uwagi, czy jest równo, ale tą warstwę już muszę zrobić to naprawdę równiutko, po to, że jak będę potem malował, żeby nie było bardzo widać tego. Teraz wezmę szmatkę, przetrę. Będę musiał na pewno jeszcze raz to uzupełnić, bo jest jeszcze troszeczkę za mało. Okej. Silikon na razie jest w takiej formie, że mogę sobie go kształtować, więc mam troszkę czasu na to, żeby on mi tutaj... Mam troszkę czasu, żeby go po prostu uformować. On tak bardzo szybko mi nie zaschnie. No, wypełniłem troszeczkę silikonem te czujniki, wokół tych czujników, tą przestrzeń. Teraz biorę się za zaprawki. No tu już niestety trzeba mieć troszeczkę cierpliwość do tego i robić to naprawdę bardzo powoli i dokładnie, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy dokładnie, to potem będzie widać, po prostu będzie widać brzydko te zaprawki zrobione. A czym więcej się do tego przyłożymy, czym bardziej, tym lepiej to będzie wyglądać. Oczywiście przed zaczęciem malowania wytrzęsiemy troszeczkę tym opakowaniem, żeby tu się wszystkie składniki wymieszały i możemy przystąpić do malowania. Ja zostawię tutaj naprawdę, zobaczcie, taką bardzo małą ilość farby tylko na tym pędzelku, bo jak dam za dużo, to ona nam zacznie spływać tutaj. I teraz powolutku, naprawdę takimi malutkimi, cieniutką warstwę, o, tylko tak jak teraz. Widzicie? I zobaczcie. Mało farby wziąłem tutaj, lakieru, a i tak to powinno wystarczyć na... Powinno wystarczyć tutaj na całą tą rysę jedną. Jeżeli nie wystarczy, nic się nie dzieje. Tu troszeczkę wyrównamy. No i wezmę jeszcze troszeczkę, zamoczę i znowu. Jest za dużo, więc troszeczkę zostawiłem w buteleczce.
Okej. Jeszcze troszkę. Okej. Co prawda troszkę będzie to zawsze widać tą zapraweczkę. Nie da się to takim pędzelkiem zrobić tak, żeby tego nie było widać. Ale no już nie będzie to tak raziło w oczy, tak? Już to będzie dużo lepiej wyglądało niż było przed chwilą. Jeszcze troszeczkę. Tak jak mówię, trzeba mieć trochę cierpliwości przy malowaniu czegoś takiego, żeby nie popaćkać tego, tylko zrobić to w miarę ładnie i jak najmniejszą ilością lakieru, żeby to nie żeby po prostu to jakoś wyglądało. No i teraz jak widzicie, to niech troszkę przesknie. I zaczynamy drugą. Chyba ta druga resa nawet wyszła troszkę lepiej. Więc zaraz poprawimy tą pierwszą. Ok. Myślę, że do takich robót bardziej się nadają panie, ponieważ one mają do czynienia z takimi lakierami do paznokci. Oczywiście to nie są te same lakiery, ale chodzi mi o samą pędzelek i samą buteleczkę tak jakby, więc warto jest zatrudnić do takiej roboty panie. Ja będę teraz następne już tutaj malował ubytki i zaraz do was wracam. Pomalowaliśmy tutaj tą ryskę. Niestety, jak wiecie, ona jest bardzo cieniutka, więc zostały takie brzydkie mazy naokoło. Ale myślę, że po próbie polerowania tego potem to nam zejdzie i zostanie tylko wypełniona ta rysa i nie będzie to tak widoczne. Jeszcze kolejną kwestią jest to, że nie powiedziałem wam tego, ale nigdy ten lakier już nie będzie idealnie dobrany do tego koloru na nadwoziu, ponieważ ten samochód nie jest nowy, tak? A ten lakier jest wyrobiony tak, jak był nowy, czyli jeżeli byśmy dorabiali lakier na podstawie na przykład klapki tutaj i potem malowali, to jest co innego, bo ten lakier po kilku latach, po kilkunastu latach, pod wpływem na przykład słońca nam zmienia troszeczkę barwę, troszeczkę płowieje na przykład, a ten lakier jest jak był fabrycznie nowy kładziony, dlatego będzie różnica. Ale to jest tylko na zaprawki, więc nie ma się co tym aż tak bardzo przejmować. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że panie by tutaj miały lepsze pole do popisu, bo chyba one by to zrobiły dużo dokładniej. Ale nie jest moim zdaniem bardzo źle. Tu już mamy poprawki, tu już nie będziemy nic robić. Idziemy zobaczyć, czy jeszcze gdzieś. O, na przykład mamy tutaj takie małe do poprawki. Przejedziemy to tak. To na razie tyle. Poczekamy, jak to wyschnie. Jak wyschnie silikon, pomalujemy jeszcze troszeczkę czujniki. Z racji, iż ten silikon jeszcze nie wysechł do końca, nie utwardził się, dlatego teraz pokażę wam fajny trik, jak szybko możecie sobie usunąć nalot rdzy z samochodu. Mam nadzieję, że pogoda nam na to pozwoli, bo widzicie, jest dosyć szaro. Chodźcie, pokażę wam, o co chodzi. Jakbyś mógł tutaj kamerką, zobaczcie, tutaj mamy taki żółty nalot rdzy, widzicie, tutaj, w tym wypadku. Chociaż może wam pokażę to bardziej z drugiej strony. Bo wydaje mi się, że tutaj było bardziej, o, patrzcie. Widzicie, mamy taki żółty nalot rdzy, prawda? I teraz, używając takiego rozcieńczalnika i dając go tutaj na szmatkę, mocząc tą szmatkę, jak przetrzecie sobie to, to zobaczcie, co się dzieje. Jeszcze raz. Patrzcie. Zaczyna nam to znikać, widzicie? O. Ten żółty nalot zaczyna znikać. Oczywiście rdzy to nie usunie, ale sam ten nalot żółty możecie sobie w ten sposób usunąć i to już troszeczkę lepiej zawsze wygląda. No tu już mamy dosyć korozję, ale zobaczcie. Znika to, widzicie? Ten żółty nalot. Ok, i zobaczcie teraz. Nalot
rdzy nam znikną. Dobra, my się musimy schować, bo zaczyna padać. A więc przed nami kolejny dzień pracy przy zderzaku, przy Mitsubishi Lancerze. Ponieważ pogoda ostatnio, jak widzieliście, nie pozwalała nam dokończyć tych prac, więc dzisiaj będziemy kończyć. Co na dzisiaj? Musimy dokończyć malowanie zaprawek. Pomalujemy dzisiaj czujniki parkowania, sensory na kolor, żeby ładnie wyglądały. No i potem spolerujemy zderzak. Więc zaczynamy. Na początek wymieszamy troszeczkę lakier do zaprawek. No i co? Próbujemy. Tutaj trzeba dać naprawdę małą warstwę tego, aby te czujniki nam dalej działały poprawnie. Zacznę może naokoło. Pomaluję ten silikon, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. No i teraz powolutku sensory. Ale tutaj naprawdę małą warstwę. Staram się robić równomierne ruchy, żeby to nie wyglądało na takie pociapciane, tylko na w miarę ładnie pomalowane. Ok, na razie zostawimy ten czujnik. Jak przeschnie, zobaczymy, może poprawimy to. No ja będę teraz malował resztę, ale już nie będziemy tego nagrywać, bo to jest bez sensu. Dokonujemy jeszcze drobnych zaprawek. Zobaczcie, jak to fajnie znika pod pędzelkiem. Patrzcie. Takie dosłownie malutkie. Wrócimy. I znikło. Jeszcze z tej strony. Jak widzicie, w takich miejscach, gdzie lakier nie miał możliwości wypłowieć przez słońce, bo ten element praktycznie cały czas był zamknięty, schowany przed słońcem, bo ochroniła go klapa bagażnika, więc tutaj ten lakier, jak widzicie, się praktycznie nie różni. I naprawdę to tutaj wygląda dużo, dużo lepiej niż na tych otwartych powierzchniach. Tu jest to samo, widzę. Prawdopodobnie przy próbie demontażu ktoś to uszkodził, albo przy przechowywaniu zderzaka po demontażu. Wstępnie pomalowaliśmy już czujniki parkowania, sensory. Wygląda to moim zdaniem już dużo lepiej, sami ocencie. A teraz przystąpimy do polerowania. Użyjemy do tego turbo pasty K2. Zacznę odtąd. Jak widzicie tutaj, zobaczcie, mamy tutaj takie rysy na zderzaku, tutaj wszędzie. Więc ja teraz będę nanosił tą pastę. Pastę nanosimy w ten sposób, że nałożę sobie ją cienką warstwę. Tutaj, w ten sposób, na gąbeczkę i po prostu kolistymi ruchami ją rozprowadzę tylko, w ten sposób. Na początek może tyle wystarczy. Zobaczymy na takim elemencie, jak to będzie. Teraz około 30 sekund odczekamy, żeby ta pasta nam przeschła troszeczkę. Jak ona przeschnie, weźmiemy drugą szmatkę i zaczniemy po prostu polerować do uzyskania odpowiedniego efektu, taki, który nas zadowoli. A więc pasta już nam przeschła. 30 sekund odczekaliśmy. Teraz wziąłem sobie czystą mikrofibrę i zacznę polerować tutaj zderzak. Kolistymi ruchami. W ten sposób. Czym bardziej się do tego przyłożymy, tym lepszy będzie efekt finalny.
I teraz nie wiem, czy wy to widzicie. Może ja teraz przejmę kamerkę na chwilkę. Tu już się zaczyna nam to błyszczeć. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać to odcięcie. Mam nadzieję, że tak, ale w tym miejscu, do tego miejsca jest polerowane, a tu już nie jest polerowane. I tu się ślizga i teraz jak przejadę palcem, to to jest takie gładziutkie, a to jest takie szorstkie. No. To jest dopiero pierwsze polerowanie. Więc i to trwało bardzo krótko, jak widzieliście. Ale już są jakieś efekty i zderzak zaczął powoli lśnić. Ja teraz będę polerował dalej. O, tu będzie to może fajnie widać. Tu mamy taką dużą rysę. Tu jest sporo tego, więc teraz to zacznę polerować i zobaczycie, jaki jest efekt. A więc zaczynamy standardowo od nałożenia pasty znowu. Kolić tymi ruchami. Może nałożę jej troszeczkę teraz więcej. Na razie tyle. Teraz niech to nam chwilkę przeschnie i będziemy polerować dalej. A więc przeschło, więc polerujemy dalej. Teraz postaram wam się pokazać, jak to wygląda. To jest przed polerowaniem. Widać takie mazy, rysy wszędzie. Na przykład zobaczcie tutaj. 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 I nagle schodzimy i zaczyna lakier błyszczeć. Jak widzieliście, ja to robiłem dosłownie parę minut polerowałem. Gdybym przyłożył się troszkę mocniej i robił to dłużej, to efekt byłby jeszcze lepszy. Ale już te rysy zniknęły. Drobne. Więc moim zdaniem, jak na kilka minut pracy, to efekt jest naprawdę bardzo fajny. Aby nie przedłużać, my będziemy teraz polerować dalej. Jesteśmy po pierwszej polerce. Zajęło nam to może pół godziny, może mniej. Gdybym się przełożył bardziej, to by był efekt lepszy, ale zobaczcie, już widać, że ten zderzak zaczął nabierać blasku, zaczął się świecić, te mikroryski wszystkie zniknęły. Gdzieniegdzie jeszcze ryski mamy, ale te większe, te mniejsze, drobne ryski już wszystkie zniknęły, jak widzicie, moim zdaniem, więc nie jest źle. Zobaczcie, tak to teraz wygląda. No moim zdaniem dużo, dużo lepiej ten zderzak teraz wygląda. Spróbujemy go spolerować jeszcze raz, bo jest szansa, że usuniemy jeszcze troszeczkę więcej rysek, bo tu są jeszcze takie mikroryski, które też bym chciał usunąć, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, tak samo tutaj. Ale i tak już po pierwszym polerowaniu, takim krótkim w zasadzie, naprawdę nie jest źle. A co by było, gdybyśmy użyli polerki mechanicznej, myślę, że byłoby jeszcze dużo lepiej. A pasty tak naprawdę, zobaczcie, nie zużyłem w zasadzie nic. A efekt jest widoczny, prawda? Polerowaliśmy zderzak. Tych rys takich głębszych się niestety nie udało usunąć, ale teraz spróbujemy jeszcze przepolerować ten plastik. Bo możliwe, że też on nabierze takiego ładnego blasku, bo gdzieniegdzie ma takie ładne przebarwienia, takie prześwity. Więc spróbujemy go przypolerować, żeby trochę nadać mu kolor. Procedura jest ta sama, co przy polerowaniu zderzaka. To jest plastik. Mam nadzieję, że się uda. Czyli po prostu rozprowadzę troszeczkę tej pasty. OK, niech to chwilę przeschnie i zaraz będziemy polerować. A więc przystępujemy do malowania, do polerowania.
Na takim plastiku nie oczekujcie, że usuniemy te rysy, bo to jest nierealne, ale chodzi o to, żeby troszeczkę nabrał ten plastik koloru, ten czarny, żeby nadać mu po prostu kolor świeży. A więc przepolerowałem też ten plastik troszeczkę. Tak jak powiedziałem, rysy z niego nie znikną. Jeżeli chcielibyśmy, żeby te rysy znikły, to możemy sobie użyć na przykład czernidła do zderzaka. I efekt byłby jeszcze lepszy, ale tak czy inaczej uważam, że teraz przynajmniej nabrało to troszeczkę koloru, głębi koloru, ten plastik. A tak teraz wygląda zderzak po polerowaniu. No zdecydowanie wygląda to już lepiej. Jeszcze brakuje tylko zaślepki, właściciel musi ją sobie dokupić, ale tak poza tym już naprawy przy tym zderzaku uważam za zakończone. Prace przy tym zderzaku są uważam zakończone. Jak widzicie, odbija on ładnie teraz światło. Lśni się dosyć ładnie, więc uważam, że warty efekt był tej pracy. A więc to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, możecie sobie samodzielnie wymienić zderzak. Tak jak powiedziałem na początku filmu, mamy kilka opcji przy naprawie zderzaka. Jeżeli nam się uszkodzi, możemy, tak jak powiedziałem, pospawać go i potem pomalować. To będzie na pewno tańsze rozwiązanie niż kupno używanego i pomalowanie, ponieważ spawanie będzie dużo tańsze niż kupno drugiego zderzaka do malowania. Jeżeli oczywiście tylko pospawać się da, jeżeli te uszkodzenia nie są za duże. My zdecydowaliśmy się na zakup zderzaka w kolorze nadwozia, tylko go przepolerowaliśmy, dołożyliśmy czujniki parkowania, ale to z racji tego, że widzieliście, że były otwory, więc brzydko by wyglądało, gdyby zostały takie cztery otwory. Dlatego czujniki zostały dołożone. Koszt takich czujników nie jest duży. Jeszcze raz Was serdecznie odsyłam do montażu, do serii Zrób to sam. Do filmiku, gdzie pokazywałem, jak montować czujnik na przykładzie mojego Opla Vectry, jak zamontować te czujniki. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak montować te czujniki, to serdecznie Was tam zapraszam, odsyłam. A to już chyba tyle w tym odcinku. Nie obawiajcie się, pomalowałem te czujniki, ale nic się nie dzieje, one oczywiście działają, więc możecie śmiało je malować, tylko nie nakładajcie oczywiście centymetrowej warstwy lakieru, tylko taką dosyć cieniutką, tak? I o dziwo, pierwszy raz malowałem tutaj silikon naokoło tych czujników, co wypełniałem tą przestrzeń, co widzieliście, ponieważ otwory były większe w zderzaku niż same czujniki, co domontowaliśmy. Ale zdało to egzamin, więc myślę, że to było fajne rozwiązanie, bo przy okazji uszczelni nam to wokół czujnika troszeczkę tą przestrzeń. Nie doprowadzi, że będzie się zbierać tam woda, a przy okazji pomalowaliśmy to. I wygląda to dużo bardziej estetycznie moim zdaniem. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, żebym miał dla kogo nagrywać. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie w serii... Cześć, witam Was... Kurwa, wcześniej tak fajnie mówię, nie?